Siemano, siemano, Meksykano TV, otwiera wam drzwi. I dzisiaj udzielimy, co po niektórym, instruktażu do koszenia traw. Więc najpierw, słuchajcie, najpierw zaczniemy od rozwinięcia kabla. To jest bardzo istotne, bo bez prądu nie skosimy trawy. A wiem, że na uniwersum też jest kosiarka elektryczna. Także proszę patrzeć i uważać, bo ja wiecznie żyć nie będę. Rozciągamy kabel, rozciągamy jego. Ja widzicie, ja mam bieżnię u siebie na podwórku. To ja muszę aż trzy kable rozciągać, łączyć je ze sobą. Łączyć je ze sobą i dopiero dojdę aż do końca. Aż właściwie do końca podwórka albo do początku bramy. Zwał jak zwał. Więc nie będę was zanudzał. Robimy malutką przerwę. Jak widzicie, kabli a kabli. Tam już jest jeden rozwinięty. Kabli a kabli, bo niestety u mnie to jest, wiecie, jak wiecie, a wiecie na pewno, jak to można pokazać. Zanim dojdzie się do bramy, to trzeba zapasy brać ze sobą i wodę, bo nie wiadomo, kiedy tam się dojdzie. Następną czynnością, jaką będzie, słuchajcie, to będziemy musieli łączyć kolejny kabel, gdzie tutaj zaprezentuję dla nieświadomych, bo słyszałem, że tam ktoś ma problemy z rozwinięciem kabla i tak dalej. Są dwie końcówki, jak widać. I teraz ta końcówka wchodzi w tamten kabel, a tą końcówkę wyprowadzamy dalej. I zaraz to zaprezentuję. Jak to w kablach bywa, czasem coś się plącze. Jak widać, uda się nawet zaprezentować. Także słuchajcie, kurde, jak skakanka. Zaraz się sam poplączę w tym. Mamy tutaj jedną końcówkę, która idzie od okna, od prądu. I drugą, którą będziemy podłączać. Najlepiej je związać ze sobą. Tak normalnie. Żeby potem, i proszę bardzo, cyk. I mamy podłączenie. Także poczekajcie dalej. Wracamy z powrotem. I oto słuchajcie, to jest gwóźdź programu. Bez tego urządzenia nie udałoby się koszenie. Kompletnie. To nic, że mamy kable, przedłużacze. Kabla to mamy tam wiadomo gdzie. Taki dobry kabel. Taki kabel jest bardzo dobry. Wszyscy wiemy, o co chodzi. No. To jest kabel niezastąpiony. Natomiast bez tego urządzenia nie udałoby się nam skosić. No, chyba że kosą. Albo sierpem. Tylko nie wiem, czy w obecnych czasach ktoś by chciałby sierpem kosić tak niską trawę. Ale muszę to pokazać, ponieważ co po niektórzy najzwyczajniej w życiu nie radzą sobie z tak prostą czynnością.
o tak bym nazwał, z czego się składa taka prosta maszyna. No oczywiście jest tu silnik. Mamy silnik 1000 W. Dla nas wystarczy, na moje podwórko oczywiście już ręce brudne. Mamy tutaj silnik. Mamy 4 kółka. Muszą być 4, chyba jak będą 2, to trochę o 2 za mało. Mamy oczywiście prowadnicę. Prowadnicę, dzięki której będziemy mogli prowadzić naszą koszarkę w stronę, w którą będziemy chcieli, żeby jechała. Sama nie jeździ, trzeba pchać albo ciągnąć. Bez skojarzeń. Mamy też, słuchajcie, tutaj, podjedziemy bliżej, mamy tutaj system odpalający. System odpalający kosiarkę. Naciskamy na taki przycisk, podnosimy wajchę, zaczepiamy taką rączkę, blokadę i możemy kosić. Oczywiście tutaj jest z tyłu jeszcze jest, nie wiem czy widzicie, o, tu wkładamy gniazdo od prądu elektrycznego. No i oczywiście najważniejsza też rzecz, oprócz tego wszystkiego, są to śmigła, którymi właśnie będziemy kosić trawę. Także zaraz to wszystko podłączymy, pokażę wam przez chwilę. Niestety będziemy musieli się wyłączyć. Za długo będzie trwało, za duże pole do koszenia. Niestety. Oprócz tego, słuchajcie, no, jak widzicie z okularów, na razie nici nie dzwonili do mnie. Z lekarza także nici. Oczywiście, jeżeli to są prywatni lekarze, to słuchajcie, wychodzi tak, że lekarzy nie ma. Dopiero jestem umówiony na piątek do lekarza, także badanie odbiorę też w piątek, chociaż zrobiłem wczoraj, tak jak mówiłem, krew odebrałem. Aż czasami muszę pierwszym się gadam. Oddałem krew, także wystarczy tylko dla mnie odebrać wyniki. No i pędem, truchtem do lekarza w piątek. Już umówiony jestem, także kolejna ponad 100 pęknie. No ale zdrowie jest ważniejsze, słuchajcie. Także wracamy do koszenia. Myślę, że ten instruktaż obejrzał pewne osoby. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Dobra, jak widzicie, kosiarka jest już odłączona. Zrobimy test, czy się odpali nam. Odpala się. Teraz tutaj proszę uczni o uwagę. Kosimy najlepiej, zaczynamy od strony lewej, jeżeli mamy ścieżkę, ponieważ wszystko będzie wylatywać z tyłu i z tej strony jest lepiej kosić, a robimy to ruchem posuwistym, tak nazywam to, do przodu i do tyłu, trzymając kabel na ręku. Ze względu na to, że niektóre osoby przecinają kabel, nie widząc go, lub po prostu leży na ziemi i ciągnie, dany delikwent ciągnie tę maszynę, ja tu zaprezentuję, tylko nie będę włączał, gdzie kabel jest tutaj na ziemi, proszę sobie spojrzeć, tutaj na ziemi jest kabel, leży, dany delikwent nie widzi, uważa, że trzyma, natomiast wjeżdża centralnie na kabel, i przecina go, po czym słuchajcie, robi zwarcie. Co? Byliśmy świadkami pewnego zdarzenia, już nie powiem gdzie, także jeszcze raz spójrzmy, jak wygląda to przed, bo ja nie będę cały czas tego nagrywał, jak wygląda to przed, nie wiem czy będzie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. A potem po skoszeniu nagram tą ścieżkę, słuchajcie, jak wygląda po. Żeby nikt mi tutaj nie zarzucał, że się obijam, mimo tego, że niby nie pracuję. No, także, a może zrobimy zawody, kto pierwszy skosi i kiedy? Tutaj pewne osoby powinny wiedzieć, o kogo chodzi. No, taki challenge. Tylko, no ja teraz mam plusa, bo ja już jestem przygotowany. No, także trzymajcie się, trzeba to pokosić, a zobaczcie ile jeszcze ja mam koszenia w ogóle. To się tylko tak wydaje, słuchajcie. To jest masakra. No. To jest naprawdę, to nie jest mało.
Może uda mi się skosić tą stronę, jak nie będzie padać, to wam potem wszystko zaprezentuję. Teraz osobiście widzicie, jak to wygląda przed koszeniem. Można sobie obejrzeć. O, śmietnik też można obejrzeć. Tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, kable. Jeszcze, bo jeszcze będzie trzeba dokładać kable. Słuchajcie, bo na taką... Ja mówię, że ja mam bieżnię u siebie. Tylko trzeba asfalt wylać? Nie, teraz coś innego się wylewa. I ja mogę tu trenować kogoś do biegania. No, a zobaczcie, dokąd teraz już można biec. No, i tam metę gdzieś zrobić na jakimś drzewie. Także trzymajcie się malinowo, idę to wrzucić i będę wykosić. Na razie.